Dobra. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Witam wszystkich. No, ja też witam. Renia, weź mi za ten fartuszek. Ojej, co ty za fartusze? Wiesz co, normalnie dawaj, nie tu. Wiem, coś znalazły. To jest prezent. No, się o fartuch, no to masz. Boże, no żebym ja jakoś też wyglądana była, nie? No ty jesteś cały czas wyglądana w tym fartuszku z takimi różkami. A słyszałeś coś takiego? Mam fartuszek. Haftowany wszystkie cztery rogi. Kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi. Tej nie kocham, tej nie lubię, tej nie pocałuję. Ja cię nie będę całować. Na pewno. Haftowaną. Ja wam podaruję! O, dzięki! Wesoło nam dzisiaj jest. Mamy pracy dużo. Dzisiaj generalnie będzie przepis z gołąbków wigilijnych, postnych, jak my tutaj robimy, ale ogólnie pracy jest full. Ale ogarniamy. Mamusia tutaj na stanowisku. A ja zwykle. Mamusia do grzybów. Mamusia do grzybów. Tak. Ja robię makaron. Mam już ciasto zarobione. Stąd fartuszki, żeby się całe nie umączyć. A Agnieszka tutaj przejęła jak stary... zwykle przy kuchence. Przy karach. Będzie tutaj gotowała kapustę. Ale ja już wam mówię, że wy nie macie litości nade mną. Mamusiu, kocham cię. No jak kocham cię? Jak mam cię? Jak można mnie tak wykorzystywać? Ja ci korbką pokręcę. Grzybka ci włożę. Wiesz co, a ja spróbuję, za to zjem. O. No, dobre. Jejku, to te co gotowałyśmy. Przepyszne. Tak? Te co zbierałyśmy. Mhm. A ja nie, kochanie, bo ja z mamusią. Nie. No, wy my z mamusią. No. Najpierw zaczniemy tutaj od kapusty. Woda się już tam gotuje, woda osolona. I kapusta, z kapusty trzeba wykroić głąba. No chyba, że ktoś nie wykraja, bo też można wrzucić ją na garnek do gorącej wody i później te liście obkrawać. Dużo osób tak robi. Ja zawsze głąby wykrawam ze środka, bo później te liście, one mi się fajnie podczas parzenia same odrywają, same odchodzą i tylko je wyciągam. Jest zdecydowanie łatwiej. Ludzie, bo taka... Przypalę, Renia mnie zabije. Agnieszka, ty dzisiaj same gafy popełniasz. Trzeba chyba się usunąć. Pojechałyśmy dzisiaj do miasta wysyłać paczki i poszłyśmy do sklepu, nie będę tutaj mówić nazwy sklepu, ale kupić masło, no i takie jeszcze tam, takie podstawowe rzeczy. Wchodzimy do sklepu, idziemy sobie z koszyczkiem, a naraz Agniesia popiernicza sobie przez sklep z koszyczkiem, a za nią goni pan i woła: proszę panią, proszę panią. A ta idzie nieubłagana. W końcu on tak za ten koszyczek, ale to jest mój koszyk. A ja taka zdziwiona, patrz, to pana koszyk? Jejku, przepraszam. A ja się tak patrzę i mówię tak: no wiesz co, Agnieszka, to ty już na koszyk lecisz. Ja rozumiem, żebyś ty pana pod rękę wzięła, ale koszyk... A ten pan tak się uśmiechnął. Uśmiał się, ale ja mówię, to wszystko dlatego, że miałam panu życzyć wesołych świąt. I było wesoło dzisiaj, naprawdę. Takich sytuacji było kilka śmiesznych, nie? Tak, no. Ale z tym koszykiem to dałaś czadu, kochana. Ojejku, ale jak on biegł za mną po tym sklepie. Ona nie patrzała, czy ty jesteś przy koszyku, czy nie, tylko za koszyk. Ale ciebie nie widziała. Nie, w ogóle, ja słuchaj. Ja się kręcę. O Jezu. O, działo się dzisiaj, działo. Dobra. Kapusta wydrążona, tutaj wykroiłam głąba ze środka i tak jak mówię, teraz jak one będą się prużyć, parzyć, właściwie parzyć, jak się będą te liście, one będą ładnie odchodziły. Zobaczcie Renię, która po prostu ma maksa dzisiaj. Tak, mam dzisiaj maksa, bo mikrofony szwankują. Wiecie co? Że wyjdę ze siebie i stanę obok. Rozdwoję się. Rozdwoję się. Wczoraj też żeśmy nagrywały film, coś z tymi mikrofonami żeśmy przestawiły. Dzisiaj to samo. Normalnie stoję i buzuję, kipię. O masakra, w jakich ja jestem skarpetach. Nie, weź nie, góra, nie, góra. Daj spokój. Nie pokażę. Zimno mi jest w nogi, no co? A ja wam powiem tak. Renia to ma z niemocy te wypieki. Ja jestem blada i muszę chociaż pomalować sobie. Nie. Troszkę? Z makaronu, bo przy makaronie tam daje.
Dobra, dawaj na te gołąbki. Miałaś pokazać no, gołąbki. Czekam, aż mi się woda zagotuje. Dobra, dobra, dobra. Dobra. Czekaj, gotuję się. Będą dzisiaj pierogi. Ja nie wiem, czy ty wiesz, ale ja cię nagrywam. Ja cię zamorduję, Agnieszka. Ja cię zamorduję normalnie. Słuchajcie, miałam zostać do niedzieli, ale chyba jutro się będę ewakuować. Tak, chyba wcześniej przyspieszysz swój wyjazd. Gotuj się, bo cię zacznę tutaj ręcznikiem trzeć, żeby się woda szybciej gotowała w garnku. Ja nie wiem, kto to zmniejszył. No kto to zmniejszył? A kto był operatorem tej kuchenki? Właśnie patrzę, co ten gaz tutaj tak się pichci, pichci, pichci. Stoję tutaj jak szpak nad gnatem, patrzę w ten garnek, a tutaj nie huhu, nie gotuje się. Dopiero patrzę, a ty żeś kuchenkę skręciła. Jak to się mówi, jak szpak w dziuple. Szpak w gnat. Albo szpak w trzecie oko. Słuchajcie, ja nie wiem. Brak mi słów. O! Dobra, jesteśmy na dobrej drodze. Woda się zaczyna gotować. I w tym momencie, teraz jak woda się zaczyna gotować, ona już wrze, dodaje ocet. Ocet po to, że on tutaj zmiękczy mi kapustę i ona będzie właściwie zmiękczy, utwardzi. I później przy zwijaniu dosyć często gołąbki pękają, a ocet sprawi, że ta kapusta, te liście będą takie sprężyste, nie będą pękać. No. I teraz do tej wody wsadzam kapustę i ona będzie tutaj się pomalutku gotować. Garczek, czy przykryjecie, czy nie, to już tak naprawdę zależy od Was. Ja zawsze tutaj albo zostawiam garczek przykryty, albo tak przykrywam, znaczy odkryty, albo przykrywam go na pół gwizdka, zostawiam, żeby ta para miała gdzie wychodzić. Ochłonęłam. Z pierwszych wrażeń. Zobaczcie, jak teraz te liście fajnie odchodzą. One odchodzą delikatnie. Jeden po drugim. Też fajnie jest patrzeć, słuchajcie, bo liście, one w główce się układają, tak jeden na drugi zachodzi, jeden, drugi i później tu, tu. I zawsze jak zbieracie, kto pierwszy raz będzie miał do czynienia z kapustą, bo gospodynie doświadczone to tutaj powiedzą, że to wiedzą, ale patrzcie, żeby nie wyciągać liścia, który jest pod spodem, bo będzie się rozrywał, będzie ciężko. Zawsze zobaczyć, który jest, o, tak jak tutaj, zobaczcie. Ten liść zachodzi, jest liściem pierwszym, więc to jest ten. I tylko tak, o tu, nie tu, a w tym miejscu. I bardzo łatwo schodzi. Bezproblemowo. A mogę się spytać, no? Moczysz potem jeszcze w wodzie zimnej, czy nie? Nie. A widzisz, ja robię troszkę inaczej, nie? Że ja wykładam, żeby one były takie elastyczne, mięciutkie, to płukam je jeszcze w zimnej wodzie. Nie wiem, czy po prostu to jest dobry, dla mnie dobry sposób, nie? Ja myślę, że każdy sposób jest dobry. No ja tutaj sobie taki wypracowałam. Też w sumie ktoś mi kiedyś powiedział, taka doświadczona kucharka, starsza osoba, że dodać octu i liście są wtedy takie, zobaczcie, au, ten jest gorący akurat, tu mam chłodnego, one są sprężyste, nie rwą się, nie dziarmoszą się, to właśnie sprawia ocet. Zobaczycie przy zwijaniu, jak one będą się zachowywały, ale tutaj Agnieszka ma swoją metodę sprawdzoną i też na pewno jest dobra. No spróbuję też twoją, nie? A teraz dobra. Ty wracasz tutaj do garnka, kochanie moje. Wrócisz, prawda? No tak. Wrócisz, no. A ja wracam tam. Żeby zostać do niedzieli, to chyba muszę zapracować. Ty już zostajesz tu z urzędu, nie musisz zapracować. Ty możesz siedzieć tutaj na tym krzesełku, gdzie siedziała moja babcia, wiesz, że ja nie umiem a ja bez będę pracy, pracować. Nie? Dobra, no. Widzimy się, jak już tutaj to ogarniemy. No i teraz ryż. Woda taka letniawa, ja sobie tutaj ją już troszeczkę podgrzałam i teraz osolę, zawsze osalam wodę do ryżu, z tego względu, że wiecie co, tutaj dużo osób mówi, że nie ma znaczenia, nie solą wody, dopiero później,
Ja tutaj, tak mi się przynajmniej wydaje, że znaczenie ma z tego względu, że teraz jak do osolonej wody wsypię ryż, on będzie pęczniał i będzie przechodził tą solą, więc on już nabierze takiej tej słoności. Później, jeżeli ten ryż nie jest woda osolona, ciężko jest doprawić, nie można wyłapać tego smaka i farsz będzie słony, ale ziarenka ryżu jakoś tak nie przejdą tą solą. Ryż będzie sobie tutaj teraz pęczniał na takim wolnym ogniu. Ja tutaj skręcę gaz i co chwilkę będę tutaj mieszać, Agnieszka będzie właściwie mieszać je razem do makaronu, żeby on nie przywarł, bo on będzie przywierał tutaj do spodu. A w międzyczasie będziemy tu, Agnieszka, szklić cebulkę. Cebulkę drobniutko pokrojoną na masełku, bo to będą gołąbki wigilijne, można to robić na oleju, na czym tam już Wam pasuje. My tutaj zrobimy to na masełku, nie? I uprużony. Często pytacie, co znaczy uprużony. Ugotowany, uduszony, no nie wiem jak Wy to nazywacie, u mnie w domu zawsze był taki termin uprużony, uprużone gołąbki, uprużony ryż. I zobaczcie, ja nie prużę go, nie gotuję go do takiej całkowitej, jak to powiedzieć, Agnieszka, braku mi słowa. Nie, do takiego rozgotowania. Tak, wręcz, nie? Tak, on nie może być rozgotowany z tego względu, że później w gołąbkach będzie taka jednolita ciapka, a jeżeli on jest tak na pół gwizdka, tylko uprużony, ugotowany, on później w dalszym prużeniu w garnku, w gotowaniu, w duszeniu dojdzie i będzie idealny. Druszlak, durszlak, cokolwiek, cokolwiek to jest, jest to wysłużone. Ma już kupę lat, ale tak jak ci, co już mnie dawno oglądają, wiedzą, że ja się do wszystkiego przywiązuję. Jest mi się ciężko nawet z tym durszlakiem pożegnać. Teraz ryż przepłukuję zimną wodą. Nie trzeba tego robić. To już jest kwestia gustu, kwestia każdej gospodyni. Robię to z tego względu, że moim zdaniem jest zdecydowanie smaczniejszy, nie przechodzi tą kruszczonką. Wiem, że wiele osób tak robi i ja kiedyś też tak robiłam, że ryż prużyłam i on miał wpić całą wodę, ale później jak się to dało, to taka była jednolita klucha. Dlatego gotuję go zawsze w dużej ilości wody, żeby on swobodnie sobie pływał. I teraz po przepłukaniu, zobaczcie, te ziarenka stanowią odrębność. Każde jest pojedyncze, nie tworzą zbitej masy i później w gołąbkach one będą pojedyncze. Jak będzie się te gołąbki rozkrajać, one będą stanowiły odrębność. Każde ziarenko będzie, nie będą tworzyły takiej zbitej masy. Cebulka jest już usmażona w kuchni. Już panuje w miarę porządek. W piecu się pali. Ogień nam tutaj strzela. No i doprawiamy gołąbki. Właściwie farsz na gołąbki. Do ryżu dodaję cebulkę. Cebulki wedle uznania, ile chcecie. No tutaj w tych takich postnych, wigilijnych cebulki na masełku powinno troszkę być, także ja cebulki dodam. A, dam wszystko dzisiaj na bogato. Jak szaleć, to szaleć. Jak szaleć, to szaleć. My lubimy właśnie z cebulką. No i grzybki. Grzybki, podstawa. Grzybki mogą być prawdziwki, podgrzybki. Tutaj mam podgrzybki też. Daję ich dosyć sporo. No i teraz przyprawy. Zawsze dodaję suszone warzywa. Dodaję trochę wegety z kurkumą i trochę suszonych warzyw. One w czasie później, jak będą te gołąbki dochodziły sobie w garnku, te warzywa zmiękną, oddadzą swój aromat dla ryżu i będzie taki bardzo fajny posmak. I teraz doprawienie tutaj przyprawami, zwykłe przyprawy, tylko sól i pieprz. Sól już trzeba pamiętać, że grzyby były solone, przynajmniej u mnie, bo żeśmy z Agnieszką grzyby soliły. Soliłyśmy ryż, także na razie tylko poprzestanę na pieprzu. No i zaraz będzie próba smaku.
To się wszystko ładnie połączy, nabierze takiego fajnego koloru. Zobacz, jak to... Ale jaki zapach się unosi, czujesz? Wiesz co, ja ci powiem, że jak ja nie mam grzybków, to do takich gołąbków daję po prostu pieczarki. Można dać pieczarki, no to jest kwestia gustu, bo nie wszyscy lubią grzyby, nie? Mało słone. Mało. Matko, a ja mówiłam, że ty jesteś normalnie, mało. Że dużo soli dałaś. No gdzie dużo soli? Do grzybów, pamiętasz, no jak tak. Wczoraj mówiłam? Ale widzisz, one jednak się gotują, przechodzą tą solą, ale mimo wszystko w wodzie gdzieś zostaje. Ale fajny smak. Tutaj smaku dla tego farszu nadają właśnie suszone warzywa. Zobaczcie. Złapana na gorącym uczynku. A ta cały czas wciąga. Żywa. Dobra. No i teraz zwijamy. Czekaj, nie obcięłam ci tego. No dlatego właśnie patrzę, czy już to zrobiłaś, czy nie. Te kłykcie takie, grubsze części, no my na to mówimy kłykcie. Pokaż. Odcinamy, no chyba każdy odcina. Z tego względu, że to jest takie tutaj grube, a jak się odetnie, jest cieńsze, łatwiej się zwija i nie jest takie twarde. I teraz... wypracowałam tutaj taką fajną technikę zwijania. Wiem, że Wam się to dosyć spodobało, jak pokazywałam film o gołąbkach. Ja podejdę bliżej, zawijam normalnie tutaj i te końcówki, większość podwija je, czekajcie, w tą stronę. Ja tutaj wkładam do środka. Zobaczcie. Tu. Co? Okay. To my. Nic. My pracujemy, słuchamy, uczymy nie, się. Nie, czekaj, no to... Mama! Co to było? Mama! No przecież... A to ty! Co wy mnie tutaj w bambuko robicie? Po cichu, tak mówię, przejdź. Po cichu przejdziesz. Chodź, mamusia, próbuj farszyk. Nie, a farsz próbuj. Na pewno jest dobry. Tu, masz łyżeczkę. Próbuj. Proszę. Próbuj farszyk. Co to jest? Bo powiem ci, że mnie złapała. Cyprys. Na jedzeniu farszu. Ja myślałam, że ona tego nie widzi. Aha. Nie, ja nie widzę. No. Słuchaj, w swojej kuchni, że ja nie widziała. Ja nie miałam mikrofonu i mówię, ona na pewno też nie ma i wiesz, i poszła tam gdzieś. Tak. Bo mi podjecie całkiem. Przepraszam. Nie masz za co. Nie powiem. One, zobacz, one nie pękają w ogóle. Widzisz, no. Jak są octem z... No, jak się da ocet, no to one nie pękają, te liście, widzisz? Są takie sprężyste. O, i kolejny. Idzie to dosyć szybko. Tutaj, ja jeszcze raz może tutaj pokażę, zobaczcie. Tutaj jest końcówka i wpycham to palcem do środka z jednej strony i wpycham tutaj z drugiej strony i on wygląda tak. Fajnie nie rozlatuje się w garczku przy prużeniu, nie podnosi się to, nie wywala się. Fajnie się sprawdzają do słoików. Takie zapakowanie, zawinięcie gołąbków fajnie sprawdza się do słoika i fajnie wyglądają. No fajnie, ja trochę inaczej to robię, ale okej, nie? Metoda naprawdę godna polecenia, dlatego tutaj Wam pokazuję i teraz. Co najważniejsze, takie gołąbki można przygotować sobie zdecydowanie wcześniej i zamrozić, ale dosyć dużo osób zrobi gołąbki, wsadza do garnka, próży, gotuje, czy jak tam nazywacie to, robi i dopiero wtedy mrozi. Robię w domu inaczej, to też ktoś dawno, dawno temu mi polecił, aby gołąbki teraz zrobić, wsadzić do zamrażarki, zamrozić, wyciągnąć je, odmrozić, do garnka poukładać i wtedy je dopiero udusić. Są jak świeżo zrobione. Nie, mamusia? Mamusia się nic nie odzywa. Za nie mówiła. Ona z tyłu. Agnieszka powiedziała. Ale ja cię widzę w kamerze.
Ja cię widzę w kamerze. Głodomorze jeden. Powiedz mi, że najwyżej wejdzie mi gdzie? Wszyscy mówią, gdzie? Tobie wejdzie, tu mi wejdzie, tu. Gdzieś musi wejść, słuchaj. Tylko czemu mi wchodzi, jak ja nie podjadam? Wiesz co? Aha, to jest co. Twoja kawa. A co ty z mojego kubka ciągniesz? Sorry. No, ja wiem, że cię kocham. Jesteś mi jak siostra, ale mojego kubka już nie musisz mi tam dziuba moczyć. Przepraszam, no. Dobra, kubek ci wybaczy. Jest. Nie no, Agnieszka. Weź mnie puknij. Ty ręce do góry. Poddaj się. Achtung, achtung. Boże, Renia, ja przecież ciebie nie wiem, co ty jest. Ty to zrobię. Jesteś normalnie, my to mamy wesoło. Wiecie co, to jest kupa śmiechu, ale ja zrobiłam lepszy aż numer. Aż mi łzy poleciały. Tak, zawału dostanie. Dziadek się śmieje tutaj z boku. Babcia się śmieje z drugiej strony. Ale wiecie co, ja zrobiłam lepszy numer. Kupiłam dwa stroiki na grób. Były takie ładne, mi się spodobały i u znajomej kupowałam, mówię, wiesz co, nie mogę się zdecydować, dawaj mi dwa. Jeden daliśmy na Wszystkich Świętych, a drugi mama mówi, ty, no trzeba go gdzieś, żeby no nie zakurzył się, będzie na wiosnę. No i wyniosłam do pokoju, tam gdzie Agnieszka śpi, po jej przygodach z pajacem, z muchami, z aniołkiem, jak Agnieszka przyjechała, pierwsze co pojechałam, znaczy pierwsze co poszłam na górę i zabrałam ten stroik, bo tak mówię, i później do Agnieszki mówię, jak ona by to zobaczyła, to przecież by zawału dostałaś, że ja kupiłam już kwiaty do pokoju. I zabrałam kwiaty. Wiesz co, ja się jeszcze nigdzie nie wybieram. No ja wiem, dlatego zabrałam, żeby ci nic nie sugerować. Słuchaj. Masakra. O Jezu, Jezu. Cicho, bo mnie brzuch boli, nie no, my dzisiaj, wiecie co, to ja jest nie tak wiem, my się dzisiaj tak narobimy, że... Słuchajcie, tak wygląda praca w kuchni i to nie jest, że stoimy nieruchomo, nic nam nie spadnie, jest czyściutko, nie śmiejemy się, jesteśmy jak posągi. Praca w kuchni to jest i śmiech, i zdenerwowanie się. I łzy czasem. Jeszcze Jaćki nie widziałam. Jaćki. Ale się śmieją. My Jaćkę dzisiaj żeśmy kupiły. Babcia, pokaż tą Jaćkę. Nie. Jaćka nie ma. Jeszcze Jaćki żeśmy nie widziały. Tak? Przepraszam, wczoraj próbowałam, pierwszy raz próbowałam Jaćkę. To dlatego ci tak dzisiaj odbija. Ty, Jaćka, ty. Moja mama miała na imię Jadzia. Tak, Jadwiga. Twoja mama miała Jadzia. Ale tak. Moja mama jest tak podobna do swojej mamy, jak kropla wody. No, jak... Zresztą wy wszyscy jesteście podobni. Jak kto widzi, to myli. Czysta Jadzia. Czysta Jadzia, tak. Tak, Jadziu, my robimy dalej gołąbki. Jest robimy, wesoło. Robimy. Tak wygląda... Chyba prawdziwe życie, prawdziwa praca przy, no nie wiem, przy tworzeniu pokarmów, przy gotowaniu obiadów. No taka rola jest kobiety. No i koniec. Gary, koniec. Gary i tylko. No i mama nas skwitowała. No, tak, ale teraz jesteś ty. Ja to jestem ciekawa, co ty na jutro wymyślisz. Ja czy mamusia? Tak. Nie wiem, obie. Jaki plan na jutro? Chyba ciasteczka będziemy robiły, na pewno będziemy robiły... co? Nie no, ma chyba, ja muszę spróbować te ciastka. Ciastka też, tak, nie? Ale ja mówię, że chyba jeszcze pierożki będziemy robiły, bo dzisiaj się nie wyrobimy. Dobra, my tutaj już kończymy gołąbki. Na dzisiaj będziemy się z wami żegnać. Taki przepis z gołąbków, jak robi się je u mnie w domu. Na luźno, na wesoło, cała prawda. Po prostu chyba taki prawdziwy odcinek. Jak jest w większości... domów polskich. Tak. Nie ma jakiejś takiej ułudy, nie? Nie, nie? Ludzie żyją teraz jakąś taką ułudą. Burzą się często, że to nie tak jest zrobione, że coś tam się pobrudziło, że coś tam leży nie w tym miejscu, gdzie powinno. Ale tak wygląda, kochani, rzeczywistość. No, nie żyjmy w świecie fikcji, bo to jest nierealne. Po prostu nierealne. Ostatni.
A dzisiaj się żegnamy. I życzę Wam, życzymy Wam takiej radości, normalności. Nie bójcie się kuchni, szalejcie w tych kuchniach. To nic, że się ubrudzi, to nic, że się coś stłucze, że zjecie z łyżki, którą później będziecie robić. To nic, tak zawsze było od zarania dziejów. Ludzie rękoma jedli. Jedli z jednej łyżki, z jednej miski. Wychowali się, wykształciły się pokolenia. Mieliśmy profesorów, inżynierów, bardzo światłych ludzi, którzy w ten sposób, w takiej prostocie żyli. I to było piękne. A dzisiaj chyba trochę nam za bardzo palma odbija. No i niestety jest to, co jest. Życzę Wam po prostu normalności i radości w tej kuchni, a nie takiej, nie wiem, smutku. Nie no, a mi to dzisiaj całkiem ambo odbija w tej kuchni. Tobie po jaćce i do jaćki. Po jaćce i przed jaćką. Trzymajcie się. Do następnego.